Firlej to jest nazwa przedmieścia Radomia, położonego przy wylocie drogi na Warszawę. Częściowo to były zalesiane wydmy piaszczyste, pozostające pod administracją lasów państwowych. Także był nawet gajowy Firleja, nawiasem mówiąc, który dość dużą rolę odegrał w utrwalaniu pamięci, bo notował wszystkie swoje spostrzeżenia dotyczące tego, co tam robili w czasie okupacji Niemcy. Wybrali oni Firlej, wybrał zresztą gestapowiec pochodzący ze wsi kolonistów niemieckich pod Radomiem, który chodził do szkoły w Radomiu, mówił równie dobrze po polsku jak po niemiecku, no i okolice znał. I on wybrał ten Firlej na miejsce masowych straceń. Kiedy się to zaczęło, świadkowie wskazywali już pierwszą zimę wojenną, 39 na 40. Ziemia głęboko zmarznięta, więc chyba bardziej trafna będzie data z kwietnia 40 roku, kiedy rozstrzelano tam dużą grupę chłopów ze wsi tzw. hubalowskich, aresztowanych w związku z akcją przeciwko oddziałowi Hubala. Wyjątkowo drastycznym naruszeniem prawa międzynarodowego było represjonowanie ludności za pomoc udzielaną własnemu regularnemu wojsku. No i potem już te rozstrzeliwania trwały aż do jesieni 1944 roku. Zginęło tam 15 tysięcy ludzi. Przyszedł Niemiec zachodnich wtedy list napisany całkiem poprawną polszczyzną, tam z minimalną ilością błędów ortograficznych i taką kursywą, z której wynikało, że ten, który go napisał, chodził do polskiej szkoły. Przedstawił się jako Niemiec z rodziny kolonistów i opisywał, w jaki sposób to wyglądało. Firt dnia 20 kwietnia 1969 roku. Przypadkowo dowiedziałem się od kolegów Polaków, że w Altenburgu jest polska organizacja i chcę do tej organizacji w skrócie opisać w tym liście moje zachowanie w czasie wojny. Urodziłem się w Polsce. Chodziłem do szkoły w Radomiu przy ulicy Żeromskiego 30. Ojciec pracował w fabryce broni w Radomiu. Zarabiał bardzo dobrze, także nam nic nie brakowało. Rodzice wpajali od młodych lat nienawiść do Polaków. Przeważnie moja matka nienawidziła Polaków. Gdy nasze wojska wkroczyły do Polski, to rodzina nasza przeprowadziła się do Godowa pod Radomiem. W Godowie mieszkali sami Niemcy. W wiosce tej przed wojną odbywały się tajne organizacyjne zebrania. Na tych zebraniach uczono nas dywersji, jak również obsługiwania się z bronią. Broń otrzymywaliśmy z Łodzi i Bydgoszczy. Otoczony Firlej był takim jakby płotem z tyczek zatkniętych w ziemi, między którymi rozwieszone były maty.
ciągle się tam coś paliło, dym był bardzo, bardzo cuchnący i słychać było pracę taką jakby, prawda, żniwiarki czy młyna. To były takie przewoźne młyny kulowe, w których mielone były kości. Ludzie po wojnie tam nawet zachodzili trochę. Patrzyli, że wystają kości, prawda? W 1939 roku w grudniu wstąpiłem do SD Gestapo w Radomiu. Miałem okazję wyżycia się na Polakach, ponieważ brałem udział w aresztowaniach oraz wykonywaniu wyroków śmierci. Ponieważ znałem dobrze okolice, zlecono mi, żebym odebrał teren nadający się do masowych rozstrzeliwań. Wyjechałem z kolegami za miasto, gdzie teren jak najbardziej do tego odpowiadał. Miejscowość piaszczysta nazywała się Firley. Wkrótce zaczęło się częściej odwiedzać tę miejscowość. Nadzorowali, kierowali tym komandem niemieccy policjanci, a pracownikami byli Żydzi. Żydzi, którzy no, dostawali trochę lepsze jedzenie i wódkę, więc oni wykonywali tą najbrudniejszą robotę. Wywoziliśmy skazanych, powiązanych wrzucaliśmy do robów, żywcem zakopywali. Widziałem przerażone twarze skazanych, gdy sypaliśmy na nich piach. Śledztwo przeprowadzaliśmy w więzieniu na plantach. Egzekucje na Firleju. Gdy była ładna pogoda, to wtedy mieliśmy okazję wyżycia się. Wydobywaliśmy bagnetami oczy. Rozpruwali brzuchy, wkładając karbid. Cieszył nas ten widok konających ludzi w męczarniach. Na zakończenie zabawy rzucaliśmy granat do rogu. Zasypując, nie zwracając, czy wszyscy są zabici. Czasami powiązanych rzucali do rowów żywych, oblewając benzyną tak, że były to żywe pochodnie. Często ktoś tam przychodził i patrzył, co tam jest. Przybywał zawsze świeżo zasypany dół. Do tego dołu prowadziły ślady nóg w butach i dwie pary bosych nóg. Osoby dorosłej i nóżek dziecięcych doprowadzone tak do samego dołu. Razu pewnego wieźliśmy ludzi z więzienia na skazanie, a ponieważ droga była piaszczysta, a samochód nam się zagrzązł w piachu, nie mogliśmy wyjechać. Wzięliśmy pięciu skazanych ze związanymi rękami i nogami żywych podłożyli pod koła samochodu, żeby wyjechać. Z ludzi tych wychodziły kiszki. Krew buchała z ust, gdy koła samochodu na nich łaziły. My, gestapowcy, na ten widok byliśmy obojętni. Nawet nas bawiło, co się nie robiło dla Firela. Ale były też tam, którzy śpiewali. Jeszcze Polska nie zginęła. Jednego śmiałka przerżnęli piłą na dwie części. Był wypadek jeden, który zapamiętali ci świadkowie, że przywieziono większą grupę cyganów. No, zdarzało się, że zabijali na miejscu, ale częściej to były wypadki zatłuczenia w czasie przesłuchania. Paczki babcia wysyłała dziadziusiowi, no ale później już kontakt się urwał. No i nie było kontaktu z dziadkiem. No a później było, że
ubył. Pisali na dokumentach, które przysyłali, że ubył. W taki sposób było to, że nie ma tego człowieka, prawda, informacja. Później już nic nie przychodziło i babcia była sama, została w domu. Razu pewnego, gdy przywieźliśmy skazańców na miejsce, a jeszcze nie były wykopane doły, wybraliśmy kilku silnych, rozwiązali ręce i nogi. Dostały łopaty do kopania dołu, ponieważ padał deszcz. Krzyczeliśmy, by szybciej kopali dla siebie wspólną ogniwę. Wykorzystał jeden moment i uderzył ostrzem łopaty mego kolegę w kark, odcinając mu głowę. Strzeliłem do niego. Niektórzy wykorzystywali moment. Porzucali łopaty, zaczęli uciekać. Zostali postrzelane jak kaczki. Był to ciężki dzień, bo sami musieliśmy wykopać i zakopać dół. Od tego czasu nie kazaliśmy kopać dołu. Baliśmy się. Sądy się oni nie bawili. To właśnie jest charakterystyczne dla generalnej guberni, że tylko bardzo nieliczny odsetek zamordowanych Polaków był stracony na podstawie formalnego wyroku sądowego. Kolumna ludzi idzie, nie? No idzie kolumna ludzi i mówi, o, tego, a tu patrzy jego ojciec, jest w tej kolumnie. No Niemcy pod karabinami prowadzą. Powiedz mamie, że nie wracam. Tam na Firleju, pod drzewko narami, w strasznych cierpieniach ginęli ludzie. Ziemia się trzęsła godzinami. Tam na Firleju pomordowani. Tam na Firleju jękiem przejęty las płakał łzami, kiedy Niemiec rzucał w dół granaty i nagle ogromny ból, jęk i huk. Jak się dowiedziałam o Firleju, to było to dla mnie wstrząsające. Na pewno były też łzy. No i ciężko jest o tym też mówić, bo wiadomo, że to też moją rodzinę dotknęło. A jeszcze jak się to wie od dziadusia, który jak to mówił, to też łzy w oczach. I no, nie zawsze chcę też o tym mówić, bo to boli. I na pewno będzie cały czas bolało. Polacy, praktycznie rzecz biorąc, nie dostali żadnych odszkodowań. W wypadku, kiedy do wypłaty jakiejś sumy dochodziło, sami Niemcy nazywali to inaczej. Wynagrodzenie za pracę, albo powiedzmy zapomoga charytatywna. Dziś jestem człowiekiem starszym i sumienie mnie dręczy, że tylu ludzi mam na sumieniu. Boję się komu przyznać, żebym nie odpowiadał za te morderstwa. Jestem Niemcem, lecz mam bardzo dużo kolegów Polaków, którzy są dla mnie bardzo życzliwi. Ja też jestem dla nich życzliwy, lecz boję się przyznać o tym, co robiłem w Polsce.